Cześć, witajcie! Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Spin Tires Mud Runner. Nagrywamy ją dalej w tym samym składzie, czyli jakże fantastyczny, charyzmatyczny, mądry i inteligentny Dead87 oraz What? Grzechu40. No wiesz co, rozczarowałeś mnie w tym powitaniu, chociaż dobrze zacząłeś. Tak myślałem, wreszcie ktoś, kto mnie docenił. No, cześć Grzechu. Witam Was i już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie, czyli na mój kanał. No dobra, musiałem. No i co, rzeka suka niestety. Z tego co pamiętacie, obecnie muszę się zmierzyć z potężną przeprawą, która do tej pory raz mnie pokonała, a raz o mało mnie pokonała, tak więc no będzie grubo. Z kamerą z zewnątrz to zrobię, żeby nie mieć jakichś niespodzianek. Średnio mi się fajnie jeździ tym pojazdem, wiesz? Tutaj, gdzie ja jestem, przeprawa jest lepsza. Nie ma takiego głębokiego dna. Nurt jest troszeczkę bardziej rozlany. Trzeba będzie przejeżdżać tutaj. Czekaj, gdzie ty jesteś? No tam. Słuchaj, ten samochód, którym jeżdżę, średnio mi się nim jeździ. Czekaj, czym ty, chłopie? Kurde, belakaczka. Ten taki C4320-158-T1115. Czyli ten, z którym zaczęliśmy, niebieski, tak? Nowy Ural. No cóż, no ja różno. No to powiedz sobie co innego, w tej mapie mamy akurat całkiem niezły przeciw przez te sowieckie potwory, więc... Co? Co? Co, Dudusiu złoty? Jak? Co tam? Nieważne, zobaczysz to, co się stało. Co no ja to zrobiłem? Powiedz coś. No już uderzyłem w coś, silnik zgasł, na szczęście nie rozwaliłem się do końca, ale się pytam, jak? Mogę ci podpowiedzieć, bo tutaj jest taki mechanizm gry, którego do tej pory nie zauważyliśmy, mianowicie znaczna część pojazdów, które są rozrzucone po mapie, jest uszkodzona już na dobry start. Ale to jest nasz startowy pojazd. A no to w takim razie jesteś nobem. Dobra, ty... Misiek, słuchaj. Rozwiałem twoje wątpliwości. Tak. Musimy ustalić, co robimy. Czy my mamy gdzieś tu jeszcze jakiś warsztat nieodblokowany? Nie. No to poszukaj. No nie mamy. No tak. To nie szukaj. Jest tartak, jest warsztat koło kierowca. Jest warsztat tu. Ty jedziesz do punktu obserwacyjnego i do tartaku. Punkt tartaczny. Dokładnie. To co? Punkt tartaczny jest na północ od ciebie, a tartak jest tutaj. A gdzie jest jeszcze punkt tartaczny? Tartak jest. Po rogach są wszystkie rozstawione. Widzę, że gra dla mnie szykuje wyzwanie. Wiesz dlaczego? Tak mówię? Jakbyś mógł się zatrzymać i odpalić mapkę, mój drogi misiu Patysiu. No. Bo wychodzi na to, że ty będziesz mógł przewieźć rzeczy z tartaku przy tym punktu obserwacyjnym. No przy punktu, tak. Przy punktu obserwacyjnym na północ. Natomiast ja bym pojechał do tego punktu tartacznego na południe od ciebie, co jest za rzeką. No. I z niego kierował się do tego... Czyli ty mówisz o tym południowym, tak? Tak. I z niego kierował się do tego tartaku, który jest na południowym wschodzie. No. Matko i córko, już się boję. Przecież ja tam się zakopię 100 000 razy, znając tę drogę. No ale spoko, dobra. Spoko, jeżeli ja nie dam rady, to ty mi potem pomożesz. Jak ty nie dasz rady, ja ci potem pomogę. Jakoś to będzie. No tak, bo to jest dłuższa trasa, więc będziemy sobie w razie czego jakoś pomagać. Ale co ty, co sądzisz o tym, żebym ja właśnie przepierdzielił się, już pojechał tutaj i zaczął ogarniać tę część, a ty tamtą północną. Chłop, jak uważasz, mój francuskim przyjacielu? Dobrze, dobrze, mój francuski piesku. Je ne sais qu'avec avec moi. Kawę, kawę. Kawę me. Mete. Medu ere ere kobese. Que te bese. Paris Saint-Germain. Que te, jakich jest kilku. Paris Saint-Germain. No bo to nie ma już nic więcej do roboty. Dobra, to ja się udam po skład drewna do punktu tartacznego. Jak tak już wspomnieliśmy ludziska, osobiście uważam, że Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, ten film, bajki no to wiadomo, bajki no też były spoko, ale ten film jest jedną z najlepszych, nawet nie wiem jak to nazwać, czy bardziej parodii czy komedii, ale jednym z najlepszych tego typu filmów, jakie w życiu widziałem. Tak się zawsze brechtam jak to oglądam, nieważne który raz bym tego nie widział, po prostu te teksty są tak epicko przemyślane. I nawet sama gra aktorska, voice acting, ten polski voice acting jest tak epicko podłożony.
Coś niebywałego. Chociaż też taka ciekawostka, niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że ten główny aktor, który gra tego architekta egipskiego, niestety nie pamiętam nazwy tego aktora, znaczy teoretycznie on ma rękę, ale taką upośledzoną skarłowaciałą, dlatego marny też popis? Ma tak... Czy nie? Nie pamiętam, chyba tak, chyba to on był. Dlatego też ma taką szatę, tego w ogóle na filmie nie widać i ja się bardzo zdziwiłem, kiedy się o tym dowiedziałem, no bo no, nie było nic, żadnych odznak tego, że rzeczywiście tak by było. Ale zauważcie, że na filmie ma bardzo sprytnie uszytą szatę, tak że cały czas mu zakrywa połowę ciała. Tak więc nieprawdopodobna sprawa. A jest jednym z takich najbardziej słynnych francuskich aktorów, więc też to oznacza, że nawet w momencie, kiedy macie jakieś bardzo wielkie defekty na zdrowiu, jesteście w stanie coś osiągnąć. I to w takiej dziedzinie, gdzie jednak na ta przykład sprawność Grzechu, fizyczna jest dosyć ważna. Który ma defekt na umyśle, ma ponad 30 tysięcy subskrypcji na kanale. Dokładnie, no świetny przykład, stary. Sam bym lepszego nie wymyślił. Słuchaj, bo tam jeszcze widzowie też mówili, że można było w poprzednim Spin Tire zakładać jakieś inne opony. Ja z tego co tu patrzę, to w tym Spin Tire nie ma takiej możliwości. No właśnie, ale to widzisz, nie słuchasz mnie, bo ja o tym mówiłem. Ale i to dosyć długo ja o tym jęczałem. I to na kilku mapach o tym jęczałem, więc w ogóle mnie nie słuchasz. Co, Marian, ty mnie w ogóle nie słuchasz. No, Marian. Ty mnie słuchasz, czy ty mnie nie słuchasz? Ty mnie kochasz, czy ty mnie nie kochasz. No. Nie, ale już tak na serio. Czekaj, gdzie ja mam ten punkt? A, przejechałem, no to spoko. Ludziska, jest mniej modułów. Tutaj nie tylko chodzi o opony, ale ogólnie o moduły. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale na Mazie na przykład masz możliwość zamontowania siodła, podczas gdy nie masz możliwości zamontowania naczepy do tego siodła. Więc po co ci to siodło? No siodło zostało z poprzedniej odsłony gry, gdzie ta naczepa była. Tutaj naczepy nie ma. Więc jest wiele takich elementów. Były dodatkowe światła, dodatkowe łańcuchy na kołach, koła specjalistyczne, takie typowo do jazdy terenowej. Tutaj w tej odsłonie sagi tego nie ma. Więc to jest stanowczy regres względem poprzedniczki. Ja o tym bardzo mocno inwazyjnie chciałem się rozgadać w momencie, kiedy skończymy grę, bo po prostu wtedy chciałem podsumować tytuł i wtedy będę mówił o tym, co mi się podoba, co mi się nie podoba. To mi się zdecydowanie nie podoba, nie rozumiem w ogóle takiego regresu. Czym to jest spowodowane, dlaczego? Nie wiem. A jest to głupie. Bardzo mi się to właśnie podobało, urzekało mnie, że wiesz, gdzieś zdobywasz na jakiejś mapie ciężarówkę, która ma do dupy koła, potem jesteś w stanie dojechać nią do warsztatu z wielkim trudem i dopiero jak dojedziesz, montujesz takie, wiesz, oblane koła terenowe, potężnych rozmiarów i wtedy jesteś bossem na dzielnicy. Tutaj tego nie ma, no. Dobra, teraz jadę po co? Po co to się nogi nocą? No dobra, pojadę po kierowca, po kierowca i ludziska tym kierowcem potem spróbujemy. Wiecie co zrobić? Wziąć ten jeden ładunek kłód, tak jak mówiłem. Nie jestem do końca pewien, czy to nie będzie zgubne w skutkach, bo może się okazać, że kierowcem jestem w stanie tylko na przykład ładunek kłód mały wziąć za 2 punkty, ale no wy mi pisaliście w komentarzach, że kierowcem można wziąć średni za 4, więc jeżeli za 4 to ok, jeżeli mały to będę musiał zrobić aż 3 kursy. No niestety, ewentualnie szycie. Kolejny kurs mazem wziąć. O, widzisz, to będzie dobre. Jeden ewentualnie mniejszy kierowcem, a drugi większy mazem. To też nie jest głupi pomysł. No ale dobra, zobaczymy w praniu. A jak tam tobie idzie? No jadę na razie z naczepą po w tej grze drewno. Pierdzielisz. Spierdalaj. A dziabne sobie pierwatki. Boję się, jak ja będę z drewnem tutaj wracał. Nie? Ja ci powiem jak. Z drewnem. Padum. Na pewno nie będę miał łatwo. Ta droga, którą teraz jadę, jest koncertowa naprawdę super. Super partia, Kuno. Kuro. Super partia, Kuro. No, i ludziska, znowu sobie tak troszeczkę będę ględził o tych ciekawostkach, bo lubię. I też myślę, że to urozmaica materiały, że się czegoś można dowiedzieć. Zacząłem na poprzednich materiałach. No, mówiłem o Lenie bezpośrednio, o tej słynnej autostradzie wiążącej, jedynej autostradzie ZSRS, ówczesnej Federacji Rosyjskiej, która wiedzie w tą głęboką Syberię na północ, która to autostrada miała 1200 km, więc wyobraźcie sobie ulicę, która nawet nie jest ulicą taką klasyczną, tylko zwykłą taką drogą, jaką mamy tutaj w Spin Tires, gdzie przez wszystkie rzeki przepływacie swoim pojazdem. Dosłownie przepływacie i grzęźniecie w Błocku po czubek szoferki, która ma 1200 km. To jest tak, jakbyście w Błocku przejechali dwie Polski. Z północy na południe i z południa na północ. Nieprawdopodobna sprawa, wręcz nie do wyobrażenia. Więc tą drogą za dawnych czasów jeździło się praktycznie przez pół roku.
przez pół roku musiałeś jechać, żeby ją wreszcie przejechać. Kilka miesięcy to trwało, taka przeprawa. No, wyczyn jak rodem po prostu lądowanie na Księżycu. Przejechałem, jasne, że przejechałem, ja bym nie przejechał. Kurde, chciałem tym dobrym, tą dobrą trasą jechać. Wiecie co, ja jednak zawrócę na tą dobrą trasę. A to co to jest za odnoga w ogóle? Na południe, to nie będę musiał zawracać. Ale jazda, ale dobrze, panie. Jak ja tu będę miał pod tą górę jechać z tymi kłodami? No to jest właśnie wielki problem. Góry i błoto, zdecydowanie. I nie ma drzew, żeby się podpinać. Ja chyba kojarzę to miejsce, w którym ty jesteś, bo ja pamiętam, że też było takie miejsce, jak grałem z Berlietem i to było piekło na ziemi. To po prostu trwało no pół godziny bez mała, no bo przeflankowanie się taką problem drogą. Polega na tym, że ja nie mam tutaj po co się podpinać i boję się, że skończy się na tym, że nie będę w stanie tu podjechać. Może mazem dasz radę, no zobaczymy. Jezu! Tak, jesteś religijny? Oświeciło cię coś, czy co? Za szybko. Ty wszystko za szybko robisz, mówiłem ci już kiedyś. A wolno, statecznie, ale wiesz, nieustająco. Ja lubię tutaj się z czasem. Ja lubię szybko, ja lubię wolno. Ja lubię szybko, ja lubię wolno. Kojarzysz to? Nie. To ci podeślę linka. To jest taka parodia My Little Pony. No tak, gościu stworzył sobie kreskówkę. Też zresztą całkiem fajny youtuber. My Little Pony, tylko po browarze. I wiesz, tak se plewi. Podkładając głosy pod te kuce. No śmieszne, śmieszne. No, natomiast kurde lebelung, no znowu płynę. Nie lubię tej rzeki. Rzeka suka. Chyba, że chcesz tutaj przyjechać, też jeden skład wziąć, a ja pojadę jeden tam od ciebie wezmę, żeby było rozmaicenie. No to decyduj teraz, bo ja sobie muszę wszystko dobrze no to zapanować. No to zróbmy tak. Będzie na pewno urozmaicenie, jak ty będziesz musiał też tą górską trasą tutaj sobie pojeździć. Dobra, w takim razie na górską trasę wezmę kierowca, bo to się wydaje taki pojazd, no myślę, że lepiej sobie poradzi, a na tą drugą wezmę na przykład tego nowego Urala, którego teraz mamy na tej mapie, którego wcześniej do tej pory nie mieliśmy. Bo nie wiem, jak ty robisz na swoich materiałach, ja tam już troszeczkę tych twoich materiałów oglądałem, natomiast ja się staram bardzo urozmaicać i wszystkimi maszynami jeździć. Okej. Okay. Nie duś się, Duduś, jestem z tobą. Jezu, jaki atak. Coś ty zrobił? Mów do mnie. Co się tam podziało? O Boże! Powiesz cokolwiek, czy tak się też brechtał przez dwie godziny? Nie uwierzysz, jak to zobaczysz. Wywaliłem się na bok przy stacji benzynowej. Właśnie, gdzie tu stacja? A tam jest, dobra. I gdzie ta wielka góra była? No cóż, no można i tak, no. Co wać pan zrobisz, jak pan nic nie zrobisz? A to już ciężarówką jechałeś, czy czym? Tak, jadę się podnieść. Albo zostawię tę ciężarówkę na razie tam, pojadę do warsztatu tu i pojadę, zawiozę jedną dostawę drewna z tego tartaku twojego do punktu tartacznego i dopiero potem tam wrócę. Dobra. Jezu, jak ja jestem debil. To, tutaj no się nie chciałem tego mówić na tu głos. Się da przeprawić przez tą rzekę blisko, co jest? Na północ? Czy to, bo to, ty tutaj się utopiłeś, nie? Tu majtki z drutu, gdzie? No, od tego respa, gdzie ty teraz jesteś? Na północ jakby pojechał. Ty się tu chyba... Tu gdzie ja jestem, tu tak. W tym miejscu gdzie ja jestem jest bardzo ciężko. Tu w tym miejscu gdzie byłem wtedy, jak mówiłem, że jest nieco lepiej, to jest nieco lepiej. To jest grube, nie? No dobra, to no, jadę za to tobą. To by się spodziewało. Jedź, jadę za tobą. Gdzie ty jesteś? A tutaj. Dobra. Bo ja jadę teraz do warsztatu, bo sobie muszę załadować w ogóle. A ty masz taki naprawczy, to napraw mnie. Jestem uszkodzony. Ty patrz, jak to się wszystko pięknie składa. Tak. Jak chcesz, to ja tutaj mam benzyniarki zaraz obok, to ci mogę zatankować.
Rączka rączkę myje, proszę ja ciebie, nioch, nioch. No jak tam? Bomba, zatankować cię? Nie, bo ja maza wezmę, maza mi zatankujesz. Mam tutaj dwie cysterny paliwowe, jak coś. A to maza też masz tutaj? No, zatankuj mi maza tutaj. Aha, dobra. Ale to masz dźwięk silnika. No, ma. Grzesiek, a ty padniesz, jak zobaczysz to, co ja tam zrobiłem, nie? Chodź mnie za... No, niewykluczone, już, to ty jedź do mnie. Gdzie ty jedziesz, stary, w ogóle? No bo ja jadę do tamtej przeprawy, tak? Tam jest łatwiej. No ale to podjedź do mnie, to cię zaatakuje chyba, nie, synek? Masz łatwiej podjechać do mnie, ja jestem bydlokiem, o Jezus, śmierdzielem. Dobra. Stój, nie ruszaj się. Stój, bo strzelam. Stoję. Dobra. Co o, tak tu mi... mało? Wachy nie starczyło. Mam... Czekaj, mam jeszcze obok drugą cysternę, to cię jeszcze... Nie, ja mam jeszcze wachę, to czemu cię nie mogę zatankować? A, dobra, masz. Znaj łaski. Dziękuję. No to załoga do wozu, pojechali, soldaty. Znowu ta zasrana rzeka Suka, no. Jak ja jej nie lubię. Bliżej prawej czy bliżej lewej? A ty przejeżdżasz tam, mówiłeś, że tam jest trudno. No mówiłem, że tu jest trudno, ale nie mówiłem, że tędy nie będę jechał. Ha, to cię mam. A tu, gdzie ja jestem, jest łatwiej? Tak, bo tamtędy byłem w stanie krasem przejechać. Żeby mnie nie zniosło, jest płycej po prostu. Nurt jest mniejszy. A tutaj jest tak wielki, chociaż mazem to i tak byś dał radę. Ale jest tak wielki, że po prostu problematyczny. No, i kontynuując dalej o ciekawostkach ludziska, zacząłem mówić o wiecznej zmarzlinie na poprzednim materiale, nie skończyłem. I ludziska, na czym polega konwencja wiecznej zmarzliny? Bo mogłoby nam się wydawać, że ogólnie jak się ciężarówką wiedzie błoto, tam gdzie grunt jest nieutwardzony, no to łatwo jest się zakopać. No, jak najbardziej. U nas w Polsce też się jest łatwo zakopać, jeżeli będziecie po polu jechać ciężarówką. Ale nie tak trudno jak na wschodzie, dlatego że u nich, na Syberii, występuje właśnie ta konwencja, ta przypadłość tak zwanej wiecznej zmarzliny. Wieczna zmarzlina obejmuje 2/3 całej Syberii. Więc naprawdę jest monstrualnych rozmiarów. Głównie tam na wschodzie, bo jeżeli chodzi o klimat dawnego ZSRR, współczesnej Federacji Rosyjskiej, warto zauważyć, że ten klimat nie jest taki, jakby nam się mogło wydawać. No bo logicznym by było, że na północy jest zimniej, na południu cieplej, no i tyle. I nie ma zdywersyfikowania względem kierunków wschód i zachód. Nic bardziej mylnego. Teoretycznie ja się z wami zgodzę. Na północy jest zimniej, na południu jest, rzecz jasna, cieplej. Zresztą na południu w Federacji Rosyjskiej jest wręcz pustynia. A na północy już macie klimat typowo subpolarny i macie lodową krainę. Tyle tylko, że jest jeszcze zdywersyfikowanie względem osi wertykalnej wschód-zachód. Dlatego, że im dalej jedziecie na wschód, tym jest zimniej. Im bliżej w Federacji Rosyjskiej znajdujecie się tych obszarów typowo europejskich, macie bardziej łagodny klimat. Klimat już taki troszeczkę właśnie cieplejszy, cieplejsze lata, łagodniejsze zimy i tak dalej, mokrzejsze te zimy, ale i mniej inwazyjne z perspektywy minusowych temperatur. Natomiast im dalej jedziecie na wschód i bliżej jesteście oceanu tego drugiego, azjatyckiego, tym i Kołymy, przy okazji Kamczatki, tym bardziej ten klimat staje się taki typowo subkontynentalny, mroźny. Tam już zimy są suche, bo no teoretycznie nawala śniegu 2 metry, ale to jest suchy śnieg, tak zmrożony, że wręcz suchy. Ty źle... A nie, dobrze pojechałem, już myślałem. Suche, ale bardzo, bardzo zimne. Tam jest tak zwany słynny biegun zimna. Miejscowości takie jak Ojmiakon, jak Tomtor, a i przy okazji nawet te północne. Takie jak Czekurowka, Hatanga, Workuta, rzecz jasna słynna Kołyma, rejon kołymski, to są właśnie te obszary bieguna zimna. No głównie właśnie Ojmiakon i Tomtor, gdzie temperatury zimą spadają do ponad minus 70 stopni Celsjusza.
To jest oczywiście spowodowane tym potężnym masywem lądowym azjatyckim, tym, że no tam nie ma za bardzo wody, z której mogłoby się to ciepło wykreować, z której mogłoby, która mogłaby parować. Czekaj, co ja chcę teraz zamontować? Dobre pytanie. A, czyli mogę na kierowcu jeszcze taki średni ładunek drewna. Dobra, to jest bomba. W takim razie. Bordello bombon, Conchita Wurst. No to ludziska, w takim razie jedziemy z tym. Na kierowcu, stary, świetny przykład. Na kierowcu też mogłeś zamontować więcej modułów dawniej, dlatego że dawniej jeszcze miałeś taką fajną klatkę przeciwko jeździe terenowej, żeby czyli pojazd się nie przekrzywiał. No tak, dokładnie tak jak mówisz. A tutaj tego też nie ma, no. Dokąd ja chcę teraz jechać? Czyli trzeba tak, z punktu tartacznego drewno chcemy do tartaku dowieźć, czyli mogę jechać trasą północną, co ciekawe. Aha, czyli teraz na lewo, lewa jego mać. W takim razie jedziemy. Jestem bardzo napalony na tą trasę kierowcem, bo jeszcze właśnie do tej pory drewna tym nie wiozłem. Może być bardzo ciekawie. Zdecydowanie będzie trudniej, jeżeli chodzi o nawracanie maszyny, bo kierowiec słynie z tego, że jest bardzo mało zwrotny w tej grze, a i w świecie realnym też, no z tego raczej jakoś potwornie nie słynie, że jest zwrotny. Ta ekwilibrystyka jest dosyć taka ograniczona. A w dodatku mam dwa przeguby, no bo jeden na przyczepie, drugi na kierowcu. Aha, dobra, już widzę, że kierowiec w ogóle nie skręca, jadąc tyłem. No to mogą być z nim pewne problemy w momencie, kiedy się dostanę w jakieś miejsce, gdzie nie można się nawrócić. Muszę dobrze badać trasę, nawróć po której chcę się jechać. Grzegorz. Nie nawrócę się, nie idę. Trzeba tym dobrze trasę roztropnie wybierać, bo jak źle wybiorę, to już potem nie wrócę. I tak nie przebijesz mnie, co ja odwaliłem na tej mapie. A wiesz co robiłem? Bo cofałem na Hama i się zaczepiałem o własną przyczepę. Ale mówię, nie, dam radę, nie? To myślę. Tak, pewnie. I co, dałeś radę? No, dałem radę się przewrócić. Dobra, czyli teraz jechać tak... Nawet nie wiem jak, małe dróżki są przede mną, nie widzę tego zbyt dobrze. Kurczę, myślałem, to nie będzie tak fajnie. Myślałem, że właśnie jazda kierowcem będzie taka przyjemna, odprężająca, ale tak nie będzie, bo on w momencie, kiedy ma podpiętą przyczepę, ten przegub nie skręca i rzeczywiście maszyna, no ma problemy ze skręcaniem. Więc to nie jest takie fajne. Łatwiej mazem jest jechać niż kierowcem, zdecydowanie. I to nawet bez ładunku kłód. Dobra, co teraz? Nie widzę, kurczę, mam tak ciemną mapę. No bo noc się zrobiła, nie wiem czy... Prawo, to... prawo, a potem lewo, jakoś tak, tutaj są drogi, ale tam jest dalej jezioro, kurczę. Chyba, żeby tutaj na lewo jechać? Nie, na prawo muszę, dobra. No i kontynuując, ludziska, moje wywody. Tak więc ta wieczna zmarzlina głównie występuje właśnie na wschodzie. W rejonach Ojmiakonu, Tomtoru i Kołymy. Dlatego, że... tam jest najzimniej. To jest ten właśnie biegun zimna. Klasyczny biegun zimna. I na czym to polega? Polega to na tym, że teoretycznie lato tam jest bardzo ciepłe. No temperatury dochodzą do 40, nawet 50 stopni Celsjusza, więc ono jest bardzo takie upalne, takie syte, chciałoby się powiedzieć. Tyle tylko, że co z tego, że lato jest takie syte, skoro ono jest stosunkowo niedługie. A zima jest pieruńsko mroźna, jak w rejonach arktycznych, tak jak mówiłem, minus 70 stopni Celsjusza. I zima jest długa. Wobec powyższego grunt zamarza. Po prostu ziemia zamienia się w sopel lodu. Ona jest jednym wielkim lodowym soplem. Zimą, dlatego staje się stabilna. Latem ziemia odmarza, dlatego tworzy nam się błoto, no bo te masy wody, która do tej pory była lodem, zamienia się w autentyczną wodę. Dlatego też kreuje nam się potężne błoto. Tyle tylko, że to błoto jest zdecydowanie większe i bardziej inwazyjne niż w Europie. Dlatego, że w Europie ta woda wsiąka w grunt i przedostaje się do wód typowo gruntowych, głęboko. Natomiast na wschodzie ona nie wsiąka. Nie wsiąka w grunt, dlatego że ten grunt głęboko jest zamarznięty. Dobra, chwilowo się zamknę, bo mam tutaj trudną sytuację. Jak się jedzie? Czekaj. Ty gdzieś ty wjechał? No, północą jadę, bo tutaj mam ten punkt tartaczny w rogu mapy, nie? Do niego jadę.
Ja też jadę do tego punktu tartacznego i zobacz, jaką drogą ja pojechałem. Południem? No można i tak, ale tam miałeś bardzo wielkie góry, dlatego wolałem północą. Zresztą ja, to tu... bardzo dobrze, no bo inne trasy pokażemy na kanałach. Nie, no pewnie, że tak, tylko ja nie wiem, gdzie ty tu góry masz. Tylko problem mam... Widzisz, problem polega na tym, że ja teraz dojechałem do Morza Czarnego i... Tu o górach, tu o morzu. Nie, to jezioro to jest naprawdę morze, ja nie widzę drugiego brzegu. Dasz radę przejechać? Nie wiem. Wszystko zależy od tego, jak będzie strony brzeg. I jak będzie głęboko. Na razie jest słabo. O kurde. O kurde. Jest głęboko. Nie mów, że utopisz kierowca. 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 Nie no, w sumie jadę. Dobra, wyjechałem. Ale walczę, walczę! Kurde, ciężko tu się będzie z drewnem jechało. Tak, ciężko, to prawda. To jest, dobra. Na tej mapie zauważyłem, że problematyczne jest to, że przy dużej części dróg nie ma drzew, pod które można się podczepiać. Fakt. Autentico fantastico, dobrze mówisz. No, wyjechałem na prostą, mogę dalej ględzić o ciekawostkach. No i ludziska, to polega na tym, że grunt latem nie jest w stanie odmarznąć. On odmarza mniej więcej na głębokość 1 metra, ale pod tym metrem od powierzchni gruntu cały czas macie ziemię zamarzniętą na sopel lodu i to jest tak zwana wieczna zmarzlina. To nie odmarza nawet samym latem. Jeżeli byście latem przekopali się przez Syberię, wkopali się tak łopatą na metr w głąb, no to dojdziecie do lodu. Fizycznie. Niezależnie od tego, gdzie byście się nie znajdowali. Na tym polega konwencja wiecznej zmarzliny, która jest bardzo problematyczna z perspektywy taktyki, komunikacji, gospodarki ZSRR, współczesnej Federacji Rosyjskiej, z tego prostego powodu, że no ciężko jest cokolwiek przewieźć, bo latem no na powierzchni ziemi macie wodę, bo tak jak powiedziałem, lód odmarza i śnieg odmarza, więc macie błocko, ale ta woda nie jest w stanie wsiąknąć do wód gruntowych, efektem czego jest zatrzymana przy powierzchni i właśnie dlatego to wszystko jest tak problematyczne na Syberii, właśnie dlatego tam jest większe błocko niż u nas w warunkach typowo syberyjskich, właśnie dlatego sam Hitler miał problemy i czołgi Tygrys mu grzęzły w tym błocku, no bo rzeczywiście ciężko było przejechać. Taka to śmiechostka, ciekawostka. A, dobra, ja już do ciebie dojechałem. Widzę cię, Dudu, ja cię widzę. Ja widzę twoje żelanie, idź ka mnie. Trzeba się będzie tutaj roztropnie ustawić, żeby móc się nawrócić. Mam problem właśnie, żeby się w ogóle wjechać w punkt na wstecznym. Haha, poślub. Czekaj, teraz nie, stój, bo ja się załaduję i ja sobie pojadę i wtedy będziesz tutaj się... Czego? Nie mogę przewieźć ładunku? Nie, czekaj. No wjeżdżasz prosto we mnie. Dobra, już się wystraszyłem. Ale się wystraszyłem. Poczekaj, nie cofaj, bo ja tutaj muszę wyjechać i ci wtedy nie będę zawadzał. Zmigruje się i wtedy byś jechał. Ha, mamy dokładnie taką samą naczepę, przypadek nie sądzę. Duplikujesz mnie, dziadu. Popatrz, jak mknem. Jak wiatr. A, bo tu są... ale ty popatrz, bo tu są dwie drogi. Ja jadę tą od skraju mapy, od krawędzi. Tamtą jechałeś? Chyba nie. Nie żyjesz? Czy masz udar? Jezu, czego ja znowu nie zamontowałem? Zamontowałeś wszystko, tylko musisz na przyczepę się przełączyć. A no tak, faktycznie zapomniałem. Miałem przed chwilą ten sam problem. Mało to jest intuicyjne.
Ty, odpowiedz mi na pytanie, ty jechałeś tą drogą przy krawędzi mapy? Chyba nie. No przed tobą, nie. No to ta przy krawędzi jest koncertowa, bo ja nią wcześniej jechałem. Jest wąska, ale nie aż tak błotnista, nie ma rozlewisk, jest wiele pni, teoretycznie to są wyręby lasu, więc też nie ma drzew, do których się możesz podpiąć, ale możesz się podpiąć do tych pni. Więc ona jest naprawdę super. To jest droga bezproblemowa. Jest naprawdę dobra. No. To pojadę tą drogą. No to pojedź tą drogą. Ja tutaj jestem i naprawdę nie narzekam. Jest dobrze, jednym słowem. 30 minut, Duduś, co z tym robimy? No to się będziemy chyba trzeba... Musimy się żegnać chyba, tak mi się chyba trzeba się... Musimy żegnać. No to się żegnaj. No to się żegnam. Tylko sobie wyłączę kierowca. Ile masz wachy? Bo ja już mam połowę baku, niedobrze. Ja mam 3/4. Dobrze, w takim razie wyłączam silnik, wyłączam światełka i mówię wam dobranoc! Szczęśliwej drogi, już czas. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Na razie z naszej strony to tyle. Widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości na naszych obu kanałach. Hej ludziska, cześć! No cześć, trzymajcie się, hej. Dobra.